To miał być zwykły spacer. Skończyło się makabrycznym odkryciem. Mieszkanka Osieka usłyszała w rowie skomlenie psów. Gdy podeszła do rowu, nie mogła uwierzyć w to, co zobaczyła. 12 szczeniaków z dwóch różnych miotów było zawiniętych w foliowy worek. Policjanci z Komisariatu Policji Wyżysku otrzymali informację, że na terenie Osieka nad Notecią, na terenie Łąka, dokładnie w rowie, ujawniono reklamówkę, w której znajdowały się małe psy oraz szczeniaki. Policjanci na miejscu wykonali wszystkie czynności procesowe, w tym m.in. oględziny. Ujawniono w reklamówce łącznie 12 psów i szczeniaków. 5 psów było martwych, 3 większe zostały prawdopodobnie zabite uderzeniem w głowę. Pozostałe 7 zostało przewiezionych do pilskiego schroniska. Tam stan zwierząt ocenił weterynarz. Niestety, wszystkie zostały uśpione. Wszystko powinno żyć swoim życiem, tak? Tak jak człowiek, tak i zwierzę. Ten, który to zrobił, to był człowiek bez serca, bez sumienia. Straszne. No jak można się znęcać nad takimi zwierzątkami małymi? To już jakieś, nie wiem, chyba serca nie mają ludzie. Nie, no tak samo jakby dziecko małe, no jest to samo, nie? W odnalezienie sprawcy zaangażowała się Katarzyna Korycka-Walasiak, szefowa Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Łobrzenicy. Zamieściła ona wpis na jednym z portali społecznościowych, a także chce poprosić o pomoc proboszcza w Osieku. Miałam ogromną nadzieję, zamieszczając tę sprawę na Facebooku, że właśnie nawstrząśnie ona ludźmi, co zresztą się stało, ale że no, głównie mieszkańcami Osieka, najbliższymi sąsiadami tego miejsca, bo tak sobie myślę, że raczej to chyba nie ktoś z drugiego końca Osieka przenosił te szczeniaki i że może ktoś coś powie. Teraz sprawą zajmuje się wyżyska policja, która będzie próbowała ustalić sprawcę bestialskiego porzucenia szczeniaków.